I tak ujrzałem w widzeniu konie i tych, co na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hijacyntu i siarki, a głowy koni jak głowy lwów, a z pysków ich wychodzi ogień, dym i siarka. Dobry wieczór, szczęść yy, Boże, dzień dobry. Moi drodzy, serdecznie bądźcie przywitani, powitani i w ogóle zachęceni do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Straszne Rekolekcje. Po wczorajszych strasznych rzeczach ze straszną szarańczą dzisiaj idziemy w równie straszne rzeczy, ale myślę trochę prostsze, bo dzisiaj obraz jest dosyć jasny w swoim znaczeniu. Mamy dzisiaj szóstą trąbę, czyli po raz szósty anioł ogłasza naturę zła. Tak jak wam mówiłem, w siódmej pieczęci siedem trąb ogłasza siedem różnych wariantów tego, na czym polega zło. Czyli Bóg, że tak powiem, pokazuje całą prawdę o tym, co robi szatan w świecie. Czyli jakby nie ma już więcej udawania, nie ma więcej fałszów, Bóg wszystko pokazuje, jak jest. Na czym polega szósta trąba? Co się w niej dzieje? Wszystko zaczyna się, zanim będzie decydujący obraz, od takiego wstępu, bardzo ważnego. Dlatego, że napisane jest, że z ołtarza, który jest przed tronem Bożym, o tym już było na początku, może pamiętacie, yy... Dochodzi jakiś głos, jak wiemy, na tym ołtarzu są zebrane modlitwy świętych, są zebrane uwielbienia ludzi i tak dalej, czyli to od nich ten głos pochodzi, który sprawia, że zostają uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli związani gdzieś nad Eufratem. Co to, kochani, znaczy? Nie wiemy dokładnie. Co to są za aniołowie, którzy zostają uwolnieni? Aczkolwiek zazwyczaj przypuszczenie jest takie, że to jest tych czterech, może o nich pamiętacie, którzy byli związani kilka rozdziałów temu. Pamiętacie na czterech narożnikach ziemi: czyli ci, którzy powstrzymywali wiatry, czyli ci, którzy powstrzymywali życie od Boga, które szło na świat. Oni zostali związani, czyli nie mogli tego robić, czyli Pan Bóg powiedział nie. I jak mówi ten fragment, zamknięto ich w jakimś więzieniu na Teufratem. Kochani, znowu, w bardzo wielu takich, że tak powiem, Prostackich interpretacjach Apokalipsy mówi się, no, skoro nad Eufratem, to to jest na pewno o Iranie albo o Iraku, czyli o tych wszystkich złych ludziach, którzy tam mieszkają. Nie, kochani, w tamtym czasie Eufrat to jest bardzo prosty znak. Dla nich, Eufrat, czyli miejsce, gdzie jest Babilon, to jest miejsce takie jak u nas Syberia. Czyli w sensie dla nich to jest bardzo prosty, jednoznaczny symbol niewoli. Tam nas trzymali, tam nas niewolili. To jest po prostu najgorsze możliwe więzienie, gdzie zsyłano swoich wrogów. Czyli chodzi o to, że ci aniołowie byli po prostu trzymani w bardzo rygorystycznym więzieniu. Czyli Pan Bóg powiedział, nie działacie, ale. Teraz w siódmej pieczęci, w szóstej trąbie są uwolnieni, bo tak jak wam mówiłem, to jest już taki opis tego ostatecznego końca świata, gdzie wszystkie siły zła się po prostu rzucają, żeby spróbować wygrać. Nie mi się w ogóle czy są, ale próbują się rzucić, żeby wygrać z Panem Bogiem, więc ty, tych czterech aniołów rusza. I to jest właśnie ta, jakby szósta trąba. Ona zaraz będzie jeszcze opisana oczywiście symbolami. Co jest bardzo ważne w tym fragmencie, zauważcie, że te siły szóstej trąby, czyli tych czterech aniołów, którzy niszczą wszelkie życie na Ziemi, nie zostaje wypuszczonych, dopóki nie dojdzie z tego ołtarza głos uwielbienia, głos ofiar modlitw świętych. Co to znaczy? Że Pan Bóg, że tak powiem, dopuści takie wielkie zło dopiero wtedy, kiedy będzie uzbierana odpowiednio duża ilość, że tak powiem. Przeciwnej strony, czyli dobra, świętości, uwielbienia i tak dalej. To jest bardzo fajne. Bo to pokazuje, że Pan Bóg nigdy nie daje zła, które by przerosło, to, co się może temu złu przeciwstawić. To jest bardzo fajny obraz. Jakby pokazujący też mądrość bożą, że Pan Bóg nas nie rzuca na walkę z silniejszym przeciwnikiem. Jak się uzbierało wystarczająco dużo dobra, uwielbienia i świętości, OK, to wtedy zmierzmy się z tym złem, bo wiemy, że wygramy. Taki jest Pan Bóg, tak jest przewidujący. Jakim obrazem opisuje to Jan? O co będzie teraz chodziło? Mamy teraz bardzo mocny, jednoznaczny obraz yy, konnicy. Jakby już nie szarańczy, która trochę wygląda jak konnica, tylko już po prostu czysta konnica, jarząca się piekielnymi barwami, bo jest mowa o ogniach, o siarkach, o dymach, po prostu z nosu, że dymy jadą siarką wali wszędzie. Na tych koniach, w sensie, w tej konnicy siedzą ludzie. Tylko napisane jest, że tylko siedzą, nic nie robią, nie kierują, nie walczą, po prostu siedzą, mają dokładnie takie same stroje jak kolory tej konnicy. Są po prostu totalnie do nich podobni, jakby zniewoleni trochę, takie po prostu manekiny na tych koniach. Nie ma też już, tak jak było poprzednio w Szarańczy, żadnego udawania i przymilania. Zauważcie, wcześniej były te kobiece włosy, były te zęby lwa, ale to były tylko zęby, czyli były schowane. Nie było widać, chyba że pokazał. Tutaj mamy już w tym obrazie, który słyszeliśmy: mamy twarze lwów, czyli już nie ma udawania. Mamy po prostu totalne, jawne zło siarka, dym, ogień, bezwolne manekiny na tych jeźdźcach. Idzie taka nawałnica przez cały świat. Co to jest za obraz? Bardzo często ten obraz porównuje się do wszelkiego rodzaju takich masowych ideologii, ale takich, że tak powiem, totalnie zniewalających ludzi, typu, znamy takie coś z historii, faszyzm, yy, w pewnym sensie komunizm itd., itd., itd. Czyli wszystkie takie te rzeczy, gdzie jakiś człowiek albo jakaś grupa rządząca po prostu omamiła, no właśnie, wielką armię ludzi, Którzy po prostu, jak manekiny, wykonywali to, co im kazano zrobić, którzy mordowali tysiące ludzi. No nie trzeba, bo tę historię znamy z XX wieku, nie trzeba chyba wie, wiele tłumaczyć. To pokazuje taką siłę zła, która już nie jest rozproszona gdzieś tam po świecie, jak szarańcza, która się po prostu przejawia w różnych miejscach, tylko to są takie molochy, ogarniające całe narody, zniewalające ludzi, które są jawnie złe. Zauważcie, no, takie właśnie rzeczy, jak nie wiem, no, wszystko, co się stało za przyczyną Hitlera, no to jest jawne zło. Tam nie ma udawania, że może to ma jakiś sens, że może to jest coś przymilnego. To jest po prostu jawne zło, które się przetarza przez świat i są z tego miliony zabitych ludzi. Mówi Apokalipsa, że to się oczywiście wydarzało w historii świata, a na końcu świata to może przybrać jakieś po prostu no, niepojęte rozmiary, że może w ogóle cały świat będzie ogarnięty czymś takim. Ale co jest najgorsze, to jest kulminacyjny moment tej yy, trąby szóstej, że cały zarzut z tej trąby płynie, zauważcie, nie przede wszystkim do tej konnicy i do tych właśnie ideologii, do tych różnych takich prądów w świecie, tylko do tych, którzy pozostali obojętni na to. Mówi apokalipsa w tym fragmencie, że jakby najgorsi są ci, którzy przypatrywali się temu, którzy nie wzięli w tym udziału, to prawda, nie dołączyli ale nie odeszli od swoich bożków, od swojego grzeszenia. Po prostu jakby patrzyli na ewidentne zło, a to ich nie doprowadziło do nawrócenia. Czyli chodzi o taką obojętność i znieczulicę. Co pokazuje, moi drodzy, ten obraz taki? No, dewastujący strasznie. W ostatniej jakby szóstej trąbie, będzie jeszcze siódma, ale ona znowu będzie trochę miała inny wariant, tak jak było z siódmą pieczęcią. Co ona pokazuje? Że świat jest albo totalnie zniewolony złem, konnica, Albo też druga część tego świata, totalnie na to wszystko obojętny. Zobaczcie, jakby całkowicie już zniknęło dobro. Już nie ma tak, że mamy zło i dobro. Tylko mamy zło i obojętność. Nie ma już dobra. To się, kochani, może stać ze światem. Tak mówi Apokalipsa. Na tym będzie polegała ta ostateczna szósta trąba. Czyli Bóg objawi, to właśnie robi zło ze światem. Albo totalnie ludzi wciąga w zło, albo zostawia ich po prostu obojętnymi czemu ten odcinek dzisiaj to będzie trudny odcinek. Dzisiaj nie będzie żadnej pocieszającej wiadomości. Nie będzie, jutro będzie. Jutro się odbijemy od tego wszystkiego, tak jak zawsze. Ale dzisiaj nie ma pocieszającej wiadomości. Dzisiaj jest bardzo ważne pytanie, bo na pewno sobie odpowiesz, jak cię zapytam, jesteś jakieś jakiejś ideologii, która morduje miliony ludzi? Powiesz, nie, no gdzieżby, no przecież ja to wszystko potępiam. A jesteś obojętny na różne rzeczy, które się dzieją na świecie, i nic nie robisz w tej sprawie, nic nie robisz ze sobą? Tutaj, myślę, mamy znacznie więcej do powiedzenia. No rzeczywiście, pewnie większość z nas, którzy tych rekolekcji słuchacie, to pewnie nie jesteście włączeni w jakieś masowe ludobójstwa. No pewnie nie. A przynajmniej taką mam nadzieję. Ale w tą obojętność, w to, że świat się stacza, świat schodzi w zło, a my po prostu żyjemy. A my po prostu mówimy, to jest gdzieś tam, to jest tam daleko. To jest właśnie szósta pieczęć. Yy, szósta trąba, przepraszam. To jest właśnie ten moment, kiedy się dopełnia jakby miara zła w tym świecie albo totalne zło. Albo obojętność. Zróbmy dzisiaj po prostu porządny rachunek sumienia z obojętności. Co? No, taki pójście na czarny protest to jest. Wystąpienie w imieniu ideologii no, Myślę, że nie. Znaczy, no w pewnym sensie tak. Może nie tak, że to jest ja, jawne, wiesz, takie wejście jak Manekin, wiesz na konia, ale już przy koniu stoisz, nie? No. A to masz rację, no bo to de facto to, to znaczy przecież to jest mordowanie milionów. Może masz i rację w ogóle. No, gdzieś tam, chyba tylko w Stanach jakakolwiek statystyka jest prowadzona. Mhm. sprzed kilku lat to gdzieś widziałem, że... Około 50 milionów y, pojedynczych aborcji w Stanach samych. Nie więc... Znaczy, ro, ro, rocznie? Nie, jakichś kilkudziesięciu o. lat chyba. We Francji jest 200 tysięcy miesięcznie. 200 tysięcy miesięcznie. No to. A Francja to jest malutki kraj, nie w porównaniu do Stanów, nie? 200 tysięcy miesięcznie aborcji. Bo tam jest legalna aborcja w każdym tym do, chyba tam do... Nie będę do, do którego tygodnia, ale jest możliwa jakby zawsze. czy znaczy to jest tak, jako ruch jest już większy niż. To prawda, nie no, ruchy albo. Tak, tak, absolutnie. No. To jest właśnie jedna z tych, z tych rzeczy, nie? Gdzie ludzie idą ślepo, po prostu jak tacy manekiny na koniach. Absolutne zło, nie? Tu jedyna różnica jest taka, że próbuje się trochę udawać, że to ma jakieś tam pozory dobra, nie? Więc to trochę bardziej pasuje do szarańczy, zauważ. W takim sensie, że jeszcze udajemy, że to jest w obronie kobiet, że to jest w obronie wolności. udajemy, nie? To robi szarańcza, że ma te włosy takie ładne, nie? a zędy ma takie, jak wkurzysz. Jak wkurzysz ruch, wiesz, nie? to rzeczywiście pokazują te, nie? Więc to bardziej, że tak powiem, przypada pod Szarańcze, co nie. Też to byłoby wtedy, gdyby na przykład powstał ogólnoświatowy jakiś wiesz, ruch taki wiesz, taki zjednoczony, nie? W sensie wszystkie te, i może to jakieś będzie w ogóle, nie? Właśnie to jest to może kiedyś będzie tak, że będzie w prawie wszystkich narodów, na przykład będzie kara śmierci za przeciwstawianie się aborcji, nie? I wtedy, jak tak będzie, to, to rzeczywiście mamy szóstą, szóstą trąbę, nie? Jednoznaczny ruch, już nie udający w ogóle, wiesz? Dobra i zła, tylko jednoznacznie twarz lwa, która siarka z gęby i jedziemy. Ale jak nie udający? Właśnie udający trochę dobro, bo... No teraz udaje. Uda, udaje, że zwalcza zło. W sensie no więc, jakiś, no, no więc skoro mówi, skoro że te, dlatego mówię, że teraz to jest szalańce cały czas jeszcze, nie? Bo no i cały czas jeszcze próbuje się udawać, że nie jest, że jest takie sympatyczne. No ale jednocześnie staje jakby w obronie praw człowieka. No, no wiem, tak, no tak. No, jesteś... no, no dlatego mówię. No, dlatego to jest cały czas jeszcze szarańcza. A to się kiedyś może stać wprost po, po prostu. Jedziemy i mordujemy. Dobra. Pozdrawiamy serdecznie z Bogiem Pa!